Oburzeni sprzedawcy chcą więcej miejsca na swój towar. Jubileuszowy koncert na rzecz grudziąckiego hospicjum. Już za niespełna 10 dni będziemy obchodzili uroczystości Wszystkich Świętych. Z tego powodu odwiedzimy groby zmarłych. Czas związany ze wspomnianym świętem to także wzmożony okres handlu wszelkiego rodzaju zniczami i kwiatami, które zdobią nasze pomniki. I tutaj ponownie nie brakuje sytuacji spornych. 4 na 14 sprzedawców sprzeciwia się wobec zakazu wyłożenia towaru przed wyznaczone miejsce. Zainteresowani na swojego przedstawiciela wybrali radnego Stanisława Szyszkę, który na cmentarzu handlu nie prowadzi. Prosili mnie handlowcy, żebym ich reprezentował i właśnie tak, nie wiem, tak, czy to... Pana radnego Szyszkę, bo my nie jesteśmy w stanie miejsc pracy opuszczać. Proszę pana i takie sprawy załatwiać, skoro pan radny jest w temacie całym i my również. I z nami się na co dzień kontaktuje i przekazuje nam wiele innych rzeczy i także, prawdomównych żeby nas reprezentował, i tych nieprawdomównych. My nie możemy. A jakie kroki pan podejmie teraz na kolejnych dniach? Na najbliższej sesji. Chcę publicznie to, może nie zademonstrować, ale publicznie przedstawić sytuację, jak nęka się handlowców. Teraz jest takie specyficzne święto, gdzie ludzie dostają tysiące doniczek żywego kwiatu, nie mają gdzie tego wyeksponować i nigdy przez inne lata tego nie było. Teraz dopiero w pierwszy dzień zaduszny, właśnie Dzień Wszystkich Świętych, właśnie to się dzieje. I nie znamy powodu, dlaczego MPGN odmówił tym ludziom, gdzie z przodu się sprzedaje miejsca wraz z chodnikami w całości, poddzierżawienie dla ludzi, którzy handlują tu na 2-3 dni. A handlowcom, którzy tu na stałe handlują, zabrania się tego i uważam, że to jest bardzo niesłuszne, nieetyczne i niemoralne. Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami brak zgody związany jest z bezpieczeństwem i zwężeniem drogi dla przechodniów. Jest to pas ruchu drogowego i ponieważ w okresie Wszystkich Świętych mamy około 150 handlujących, którzy stoją po obu stronach jezdni, zwężają je, a jezdnia mimo wszystko, że ulica Cmentarna jest z ruchu wykluczona, musi pozostać przejezdna dla osób niepełnosprawnych, dla pojazdów uprzywilejowanych. W zeszłym roku mieliśmy bardzo wiele skarg, że chodnik jest po prostu niedostępny dla pieszych, ponieważ jest zestawiany kwiatami i chcielibyśmy to zmienić. Obecnie na terenie cmentarza, gdzie prowadzony jest handel, zawiązują się dwie grupy sprzedawców. Po jednej stronie mamy tych, którzy z oburzeniem podchodzą do ostatnich decyzji władz. Zaś po drugiej, sprzedawców, którzy swoją pracę chcą wykonywać w spokoju i bez udzielania się w zaistniałym sporze. Spory były przez 2-2,5 roku. Po prostu mamy dosyć. My chcemy godnie handlować. Niestety MPGN to, co mówi, trzeba uszanować, bo w umowie jest napisane całkiem co innego i pan prezes przymyka oko. Dał im paznokieć, chcą całą rękę. Nie wiem, jak oni myślą, czy zagrywają. Ja na dzień dzisiejszy chcę spokój, chcę godnie handlować. Żadnych sporów nie widzę. Jest jak jest, trudno. Państwa, proszę nas nie wciągać w zagrywki polityczne. My nie chcemy polityki, my chcemy pracować spokojnie. My z tego żyjemy, utrzymujemy nasze rodziny i proszę nie politykować pod cmentarzem. Prezes zresztą jak co roku poszedł nam na rękę, że możemy oczywiście towar przed pawilonem rozstawiać, z tym, żeby to miało ręce i nogi, żeby klient nie stał na asfalcie. To dla nas to jest też nawet i lepsze, bo to chodzi też o nasze bezpieczeństwo. Niestety z żadnym z tych argumentów nie zgadzają się ci, dla których decyzja MPGN-u jest szykaną w ich kierunku. W kontrofensywie wyciągają swoje, posługując się m.in. zdarzeniami z lat ubiegłych. To nie jest, że my coś chcemy, jakieś wymyślone, jakąś gwiazdkę z nieba. To było co roku, rok temu, 2 lata, 3 lata temu. Zawsze to było ten pas. Na Wielkanoc, na Dzień Matki można było wystawiać. To nie chcemy czegoś należało z nieba. Poróżnienie w podejściu do zaistniałej sprawy tłumaczy się warunkami lokalizacyjnymi. Tam nie ma chodnika i akurat wystawiają do ulicy. I nie mają 1,5 metra, tylko mają na przykład 3 metry do wystawiania. I im to nie zależy, czy będzie tak, bo ich sytuacji niczego to nie zmienia. Ale i w tym przypadku można znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Bo jak twierdzą ci, którym zakaz wystawiania towarów nie tworzy problemów, przy podpisywaniu umów każdy miał prawo do wyboru odpowiedniego miejsca. Zresztą wszyscy sprzedawcy traktowani są równo, nikt nie ma specjalnych względów. Nas dostał prawo wyboru miejsca, miejsc, każdy z nas. I każdy z nas przedstawiał mniej więcej, gdzie by chciał mieć pawilon. I to każdy z nas na tej podstawie podpisywał umowę, więc jeżeli ktoś był niezadowolony, że dostał złe miejsce, dlaczego podpisał tą umowę? No skoro ją podpisał, wyraził zgodę, że w tym miejscu chce handlować, więc ja się dziwię, że teraz po prawie 2 latach ktoś ma pretensje, że ktoś ma lepsze miejsce. W umowie najmu zawarty jest wpis, na mocy którego handel prowadzony powinien być bezpośrednio z pawilonu. Jednak niemal wszyscy sprzedawcy korzystają z ustępstwa MPGN-u i swój towar wystawiają przed budynek. To za mało, grzmią zbuntowani sprzedawcy. I tutaj zdania ponownie są podzielone. MPGN poszedł na ustępstwa pod takim warunkiem, że to nie jest towar, to nie są spodnie, jakieś ciuchy, garnitury czy coś, że można to piętrowo, asortymentowo poukładać sobie czy coś. To jest specyficzny handel, gdzie są kwiaty. I pan doskonale sam wie tak samo i pan prezes, że tego się nie da. To trzeba po prostu wyeksponować w jakiejś tam odległości od siebie, prawda, nie?
Jeżeli chodzi o wystawienie tu dalej, chodziło tylko na okres świąteczny, gdzie zawsze były udostępnione w każdych jednych świętach. Ponadto my w umowach mamy zapisane, że nam nie wolno towaru mieć na zewnątrz, poza pawilonem. Każdy z nas świadomie umowę podpisywał. Każdy wiedział, że w umowie mamy zapisane, że nam nie wolno towaru. To tylko prezes Różycki zrobił dobry gest w stosunku do nas, pozwolił nam 2-3 metry od pawilonu rozstawić ten towar. To i tak poszedł nam na rękę. Sprawa będzie poruszona podczas zbliżającej się sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 października. Już po raz 10 odbył się charytatywny koncert na rzecz grudziąckiego hospicjum działającego przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym. Oprawę muzyczną koncertu zapewnił zespół Bluzkwa, który jest już niemalże na stałe związany z tym wydarzeniem kulturalnym, a także Bartosz Iwiś Iwicki z przyjaciółmi. Podczas imprezy prowadzona była również aukcja na rzecz opieki paliatywnej. Wylicytować można było m.in. pracę podopiecznych oddziału, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Mniszku, a także zdjęcia wykonane przez piosenkarkę Justynę Steczkowską. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony zostanie na zakup koncentratora tlenu, urządzenia zastępującego butlę tlenową. I choć grudziąckie hospicjum posiada już kilka tego typu urządzeń, to potrzeb jest znacznie więcej. A dzięki takim koncertom i aukcjom możliwe jest pozyskanie niezbędnych środków materialnych. Ale nie tylko dlatego koncerty te są szczególne, to dzięki nim możliwe jest pewnego rodzaju odczarowanie tego miejsca, sprawienie, by słowo hospicjum nie było kojarzone wyłącznie z miejscem, gdzie nie ma już nadziei, ale także z miejscem, w którym wciąż jest życie.